Ponieważ obrad dotyczył uchwały Dobrze z listopada widzisz, no 2010 roku, ciemno wtedy jest, Sejm no bo wybrał teraz trzech sędziów ciemno się Trybunału szybko robi, ale Konstytucyjnego. już Zdaniem po prokuratora 25 generalnego grudnia wiesz, jak te święto Obad babilonki prawną, pogańskie, Ewa Bialik, że słońce krajowej. coraz Każdy jaśniejsze. Musi być Tutaj w internecie filmy odrębny, nadają kult uchwały, słońca, a ci katolicy nie wiedzą o co chodzi. To, więc jak tu wywiadowcy wysiadają, 57, tak mówi, że o co chodzi, o co chodzi. Ja mówię, no o waszego papieża chodzi, wysiadłem. Nie dopatrzyła się złamania konstytucji, dlatego sędzia Waldemar Żurek Bohełowi, słuchaj, że tak. Wciąż im o papieża chodzi, a oni udają, że nie wiedzą o co chodzi. No tak, przepraszam bardzo. Niezgodny z ustawą zasadniczą, no. Wówczas jak przekonuje konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Należałoby nie jest młodzież, już wyroki, jest stary dziad, rodzi się od razu. Stary malutki. Na pieniądze wpatrzony, nic go nie interesuje. Nie ma młodzieży, to już nie jest modne teraz w XXI wieku, a zwłaszcza tu w Warszawie. Żydowskiej. Tu jak ktoś kogoś wykręci, wykombinuje, wykołuje, to wtedy najwięcej taki żebrak o dziad się w tym roku święto Hanuka wypadało w Wigilię Bożego Narodzenia, dlatego spotkanie przełożono na styczeń. Były podziękowania, życzenia i modlitwa o pokój. W Pałacu Prezydenckim gościli m.in. ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hoffman i naczelny rabin polski Michał Szudrich. No. Także widzisz, moja kochana. To będzie Warszawa jest taka, jak rok. Jest. Chcemy wszystkim rzeczy dobrego, nie wiem, u Żydów mówię słodkiego, szanatowa. I dziwnie się Moherowi gapią, bo tak, jak ktoś kręci, to zawsze ja się gapi dziwnie. Kurczaczek mówił, że tak, no to skoro on przyjechał z Bydgoszczy, ale mówi, że tak dziwnie się gapią na niego. Ja mówię, słuchaj, tu jest taki styl gapienia się, czy jakiejś takiej nieufności, czy podejrzliwości, bo to wynika z biedy. Jak jest czegoś mało, to do stołu nie dopuszczą, a żeby kogoś nie dopuścić do stołu, to powiedział, tyś głupi, tyś nie masz zaproszenia, tyś to, tyś tamto, dlatego też co, to dlatego zapraszam Ciebie na niedzielę o 15:00, tutaj w tym niedowcu. Proszę Ciebie, na 19:00 piętrze. Nigdy nie byłaś tutaj takiej, mówią, że to jest Smolna 8. To jest ten wieżowiec taki. Przy Smolna 9 to jest Dom Kultury w Śródmieście, a Smolna 8 to jest ten wieżowiec nad samym mostem, po Wiśle. To jest ten wieżowiec. Funkcjonujące rozwiązania pozwolą zwalczać smog za ponad 200 lat. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, który zaprezentowano w Katowicach. NIK skontrolował działania samorządów z całego kraju dotyczące przeciwdziałania tzw. niskiej emisji. W raporcie znalazło się 9 miast województwa śląskiego. Jak się okazało, najefektywniej w regionie ze smogiem walczy Częstochowa. Najważniejsze wnioski kontroli kierujemy do właściwych organów. Jaki żebrak jechał, jak to było, proszę Ciebie, Berezyńska. On mówi, że minął narodowy. Nie. Myślał, że może ktoś niewidomy, czy coś takiego, żebracy, żebracznicy wielki tu bazują na tym, że kogoś oszukają. To nikogo nie interesuje. Dojeżdżamy do Centrum Krwiodawstwa i niech sobie tam głupoty gada, że on minął, wiesz, Muzeum Narodowe, jak to było już, wiesz, Berezyńska skręcał. Tam przez telefon gadał, że mija, wiesz. To po pierwsze, poza tym udają, że są nie stąd, bo są, wiesz, albo ze Szwecji, to więc on może nie wiedzieć, gdzie jest Muzeum Narodowe i to on się myli. Tak. Także my te sztuczki znamy, także ci Moherowi w Warszawie tutaj, słuchaj, źle wypadają. To więc w niedzielę o 15:00 będzie tam degustacja jedzenia i picia wielkanocnego, to znaczy świątecznego. Wszystkie święta i takie jedzenie, bo to wiadomo, że teraz różne rzeczy dają, a nawet u Mormonów na Wigilię dają mięso, ale już Mormoni uciekli tu z Polski, a także jeszcze raz, tutaj już Mormoni nie będą, jeszcze raz nie, jeszcze raz Anu, jeszcze raz Akys, uciekli do Anglo-Ameryki, biały szok nie ma. Póki co Moherowi się wściekają, kręcą już itp. I tamte. I w tym wieżowcu na 19:00 piętrze będzie o godzinie 15:00 degustacji. Zapraszam. Wśród rekomendacji.
rekomendacji nie ma natomiast propozycji wprowadzenia dodatkowego opodatkowania kredytów. No, także będzie degustacja i o tej samej porze, o godzinie 15:00, będzie wernisaż na Smolnej 9. To jest na samym dole, w tym budynku, gdzie jest tak czarno, wiesz. Ale my nie idziemy tam na Smolną 9. W trudnej sytuacji finansowej, z niezawinionych przez siebie okolicznościach, w skład komitetu wchodzą jego przewodniczący Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, Leszek Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Marek Ruszanowski, przewodniczący Agencji Nadzoru Finansowego, ja mówię, oraz Zdzisław Sopa, prezes Zarządu Banku Funduszu Operacyjnego. To jest inny temat, ja jestem po prostu przyzwoita, jestem rzeczowa do bólu szczera, jeżeli co do faktu tu i teraz, że mówili, że tam na 19 piętrze, na Smolnej 8 jest najwyżej położona restauracja w mieście, a może to jeszcze było przed Mariotem, no ale ten Mariot jest już bardzo długo, przepraszam bardzo, ile będziemy tak gdakać, ile będziemy tak krakać. Profesor Elżbieta Muczyńska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, powiedziała na naszej antenie, że ciężko przewidzieć ostateczną decyzję, ponieważ obie agencje często zaskakiwały i często się myliły. Najbardziej chyba krytyczną miały sytuację w okresie kryzysu 2008 roku w Stanach Zjednoczonych. Tak. Dla którego agencje wystawiały pozytywne opinie. Wobec tego agencja ratingowa ma za zadanie oceny jakości papierów wartościowych. I to są ważne oceny, ponieważ... No ja pamiętam, to są bardzo trudne, a czemu my mieli być bardzo łatwiej. Za granicą, tak jak Polska, musi płacić wyższe odsetki, ponieważ uznawane jest z powodu tej niskiej oceny, że ryzyko pożyczania Warszawa pisze na Facebooku, nie wie, gdzie jest. Jednak na obecną sytuację ekonomiczną w krajach Unii Europejskiej, Polska jest na względnie korzystnej pozycji, dodała profesor Muczyńska. Na Facebooku pisze, Warszawa sama nie wie, gdzie jest. No, to ktoś kozi. Wzrost produktu krajowego brutto w roku 2017 przekroczy 3%, co jest przedmiotem marzeń wielu krajów. Także są podstawy do tego, żeby ocena nie uległa pogorszeniu. Ale czy tak będzie, nie wiadomo, bo tak jak mówię, agencje ratingowe są to prywatne instytucje, które żyją z tego właśnie, że otrzymują wynagrodzenia za swoje oceny i nie zawsze oceny okazują się trafne. Większość ekonomistów dużych polskich banków przewidywała, że obie agencje ratingowe utrzymają oceny bez zmian. Ja tylko przypomnę, że agencja Fitch już zdecydowała i zdecydowała, że utrzyma rating Polski na poziomie A1 z perspektywą stabilną. Rośnie świadomość cyberzagrożeń, ale firmom wciąż brakuje spójnego podejścia do bezpieczeństwa ich systemów. Takie są wnioski ze światowego raportu firmy doradczej EY, którego wyniki przedstawiono w Warszawie. W sondażu przeprowadzonym już po raz 19 wzięło udział 1735 firm. Ponad połowa z nich uznała, że jest gotowa odeprzeć cyberatak. Według raportu to zasługa inwestycji w odpowiednie oprogramowanie. Jednak, jak podkreśla Michał Kurek z firmy EY, konieczne są dalsze inwestycje. Przede wszystkim informatyków oraz zwykłych pracowników. Koniec końców te nawet bardzo drogie zabezpieczenia działają nieefektywnie, jeżeli nie ma kompetentnych pracowników, żeby z nich skorzystać. Aleksander Ludynia z firmy EY dodaje, że hakerzy najpierw atakują najsłabsze ogniwo, czyli właśnie pracowników. Wysyłają im na przykład maile z linkiem do strony internetowej, która atakuje komputer. Tutaj chodzi o zajęcie takiego przyczółka, zdobycie punktu wstępu do sieci firmy. Tak przeprowadzono atak na ukraińskie sieci energetyczne pod koniec 2015 roku. Mimo że serwery miały dobre zabezpieczenia, to przestępcom udało się je złamać, wykorzystując początkowo komputery pracowników. Piotr Bogorzewski, Polskie Radio. Prawie 24 miliony złotych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą wykorzystać w tym roku pracodawcy z Mazowsza. Pieniądze będą przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników.
wyszkanowane, takie biblijne, bo piękne to nie musi być piękne w oczach Jahwe. A także badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia pracy zawodowej. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił 3 priorytety wydatkowania w tym roku środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. I tak pierwszeństwo będą mieli pracodawcy z sektorów takich jak przetwórstwo przemysłowe, transport, gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Premiowane będzie również zawodowe kształcenie ustawiczne i podnoszenie kwalifikacji osób, które przez co najmniej 15 lat wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Starosta będzie mógł też ubiegać się o dodatkowe fundusze z tzw. rezerwy ministra na kształcenie ustawiczne osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, osób po 45 roku życia i osób niepełnosprawnych. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Odmówiły przyjęcia nowych warunków zatrudnienia. No to wie, jak ktoś pamięta, to niech pamięta dobre rzeczy, bo ludzie mogą pamiętać, że z Filipem tym rozmawiałam, gdzie lekarzem, i on nie był ze 4 miesiące na wernisażach, przyszedł dzisiaj i tak kilka razy się pytał, czy ja się na niego gniewam, za coś go nie było, no bo... Zarząd placówki proponował położnym zmniejszenie wymiaru czasu pracy, a co za tym idzie niższe wynagrodzenia. Wszystko po to, by ratować finanse szpitala, tłumaczy prezes Tomasz Skóra i zapewnia, że pacjenci są i będą bezpieczni. Sytuacja pod kontrolą na pewno. Niby go matka trochę sponsoruje, kobiety go sponsorują i wiesz, i w sumie on nie ma nic. Będą niestety musiały kończyć pracę. Jest to koniec kwietnia. Zdaniem Renaty Ciecieląg, przewodniczącej Związku Zawodowego Położnych, jest szansa na porozumienie z pracownicami oddziału neonatologii. Nawet dzisiaj jakieś pijaczki się już tego i mówi do nich, chodź na papierosa. Chcą przyjąć mniejsze etaty. No. Próbujemy tylko, żeby to były jak najmniejsze straty dla pani. I ta pijaczka jeszcze mnie zaczepiała, a czym ja się zajmuję, a z jakiej grupy ja jestem. A jutro będę się, wiesz, spowiadać, jak ona nie pojmie. Nie pojmie ani duchowości z Biblii, ani artyzmu, ani sztuki, bo to wszystko jest dosłownie. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Mówił o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Także to wszystko jest psychiczne. Sezon na Górze Kamień skruszył na dobre. Narciarze i snowboardziści, którzy tu przyjeżdżają, są zachwyceni. Skupiają się na dobrej zabawie. Nie myślą, że może być niebezpiecznie. Można pośmigać, zwłaszcza dziećmi, bardzo polecam. Górę Kamieńsk z początkiem ferii odwiedził minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Poinformował, że policyjna akcja związana z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas ferii ruszyła na dobre. Policjanci będą m.in. przeprowadzać wzmożone kontrole autokarów i stanu trzeźwości kierowców. Będą też obecni na 38 stokach w całym kraju. Zależy nam na tym, żebyśmy mogli powiedzieć po zakończeniu, że te ferie przebiegły bezpiecznie. Tomasz Kocerba z radomszczańskiej policji, który czuwa nad bezpieczeństwem osób wypoczywających na Górze Kamieńsk, mówi, że obecność funkcjonariuszy jest bardzo ważna. Upominamy osoby, aby przestrzegały dekalogu narciarskiego, jak również sprawdzamy w stan trzeźwości, czy osoby do 16 roku życia jeżdżą w kaskach. Polscy policjanci pojawią się także na stokach włoskich, tam gdzie najczęściej wypoczywają Polacy. Monika Gosławska, Radio Łódź. Górskie kurorty przygotowują się na przyjęcie większej liczby turystów w okresie ferii. W uzdrowisku Muszyna na pierwsze 2 tygodnie zimowego wypoczynku jest już zarezerwowanych prawie 70% miejsc noclegowych. Podobnie jest w Krynicy Zdroju. Agnieszka Habior z Krynickiego Centrum Informacji Turystycznej mówi, że w ostatnich dniach nie ma dnia bez telefonów w sprawie wolnych miejsc w obiektach wypoczynkowych. Mamy mnóstwo zapytań o hotele wyższej klasy. Wszystko zależy od tego, kto jakie ma oczekiwania. Dla rodzin z dziećmi oferujemy pensjonaty, sprowadzone wyżywienie, gdzie są również atrakcje dodatkowe w formie animacji dla dzieci prowadzonych. Także w tym roku bardzo te zapytania są różnorakie. Ferie od tego weekendu rozpoczynają uczniowie z województw łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i lubelskiego. 24 godziny. Także widzisz, dzień taki mokro, taki głupio, szaro, góry warszawski, bo tak, na Podlasiu to są mrozy, a tutaj ni to zimno, ni to ciepło, wiesz, ni to mądre, ni to głupie, głupio chytre, najmądrzejsze, rodzą się takie, wiesz, z kopytami, jak mówię, w kieszeniach, Biblii nie widzieli, w cerkwi nie byli, do niczego się nie modlą, w sensie, chyba, że do obrazu, do żadnego Boga. Do mamony, Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada kontrolę autokarów. No najchętniej, ale że im nie wypada jako Polakom, niech się wypchają.